Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na kanale YouTube'owym Polskie Sprawy. Kontynuujemy tematykę związaną z... No, niestety jest to tematyka związana z osobą pani Joanny Modzelewskiej, chociaż wolelibyśmy traktować tą tematykę jak gdyby tak z zewnątrz, no ale niestety ta tematyka bez wiedzy i bez zgody pani Joanny weszła w jej życie. No i myślę, że ten temat musimy, dopóki nie zostanie wyjaśniony, a nie zapowiada się, żeby był szybko wyjaśniony, kontynuować. Witam serdecznie panią mecenas Joannę Modzelewską. Dzień dobry panie redaktorze. Pani mecenas, przyszły jak gdyby niespodziewanie w tym samym czasie dwie odpowiedzi. Na dwa zapytania. Na dwa zapytania. Pierwsze zapytanie było na początku października. 3 października. A drugie zapytanie było na początku grudnia. 4 stycznia. No. W każdym bądź razie wydawało się, że na zapytania dwóch posłów, no jednego bardzo ważnego posła, mianowicie marszałka seniora Kornela Morawieckiego, a drugiego posła, który dopiero zaczyna swoją pracę w parlamencie, pana Roberta Majki, dostaniemy odpowiedź w pani sprawie, bo dotyczyły te zapytania pani sprawy. A tu mamy sytuację tak jak w tym góralskim powiedzeniu. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota spyrka. Po prostu, no, nie dla psa kiełbasa, czyli po prostu nie chcą nam dać tej odpowiedzi, ale tak naprawdę, moim zdaniem, te odpowiedzi, które nie zawierają żadnej odpowiedzi, są wystarczającą odpowiedzią, żeby mieć już stuprocentową pewność, że za tymi pani no, problemami i trudnościami życiowymi a przede wszystkim wielkim zawodem wobec, nie wiem, państwa polskiego, wobec rządzących w tym państwie, no tak, wobec służb teoretycznie polskich, no, polskojęzycznych, no, jest to, co panią spotkało. Mogę przynajmniej coś oczywiście zacytować? Jak najbardziej. I to można znaleźć na stronie kancelarii sejmowej. Sejmowej jest odpowiedź na zapytanie numer 8240 w sprawie działań podejmowanych przez funkcjonariusza SKW wobec jednego z prawników. Czyli pani została zaliczona do jednego z prawników bez nazwiska. Ale jest to dołączone do zapytania, gdzie moje nazwisko pada. Jednak pada, czyli wiadomo, o co chodzi. Warszawa, 23 stycznia 2019. No, bardzo ważna osoba, która to pisze. Minister Mariusz Kamiński, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych. No, do marszałka Sejmu, czyli jesteśmy na najwyższym poziomie władz politycznych. A odpisuje na prośbę pana premiera Morawieckiego. Szanowny panie marszałku, w odpowiedzi na zapytanie numer 8240 pana posła Roberta Majki w sprawie działań podejmowanych przez funkcjonariusza SKW wobec jednego z prawników, informuję, że odpowiedź na pismo pana Kornela Morawieckiego została udzielona w piśmie z dnia 6 listopada 2018 roku. Odpowiedź zawierała stanowisko ministra koordynatora służb specjalnych wynikające ze specyfiki działalności służb specjalnych. Z uwagi na zapisy ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także ustaw kompetencyjnych, minister koordynator nie mógł udzielić innej odpowiedzi niż przesłana panu posłowi Kornelowi Morawieckiemu. Z uwagi na wskazane przepisy nie jest również możliwe ustosunkowanie się do szczegółowych pytań zadanych przez pana posła Roberta Majkę. Z poważaniem, Mariusz Kamiński, minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych. Co żeśmy się z tego pisma dowiedzieli? 23 stycznia 2019. Dowiedzieliśmy się, że odpowiedź na nasze zapytanie już była udzielona w dniu 6 listopada, czego wcześniej żeśmy nie wiedzieli, bo w kancelarii marszałka Morawieckiego nie odnaleziono od dnia 6 listopada do dzisiaj. Tak, dopiero po tej informacji, tak, że ta odpowiedź została dana, jeszcze raz przeszukano wszystkie tysiące, miliony papierów w kancelarii pana
Kornela Morawieckiego i udało się szczęśliwie dokument odnaleźć. Rzeczywiście taki dokument jest, nie mam go na papierze, ale mam tutaj, dostałem od pani mecenas w formie elektronicznej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, czyli ta sama osoba, tylko że w piśmie datowanym 6 listopada 2018. Szanowny panie pośle. Do pana Kornela. Tak jest, pan Kornel Morawiecki. Odpowiadając na pismo z dnia 3 października zawierające zapytanie w trybie artykułu 195 regulaminu Sejmu RP dotyczące zgłoszenia pani Joanny Modzelewskiej w sprawie, w cudzysłowie, inwigilacji przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, uprzejmie informuję, że nie zachodzą podstawy do zwrócenia się przez ministra koordynatora służb specjalnych do szefów służb specjalnych o przekazanie informacji, o które wnosi pan poseł w powołanym na wstępie piśmie. Bezspornym jest, że posłowie mogą kierować zapytania poselskie za pośrednictwem marszałka Sejmu do prezesa Rady Ministrów lub do ministra. Przedmiot ewentualnych zapytań kierowanych do ministra musi jednak dotyczyć zagadnień systemowych, a nie indywidualnych. I nie może być wykorzystywany jako źródło pozyskiwania danych systemowych o indywidualnych stosunkach prawnych, być substytutem próby o interwencję do organu w toczących się postępowaniach, a tym bardziej zmierzać do uzyskiwania informacji niejawnych, jakimi są informacje na temat celu, zakresu i rodzaju czynności operacyjno-rozpoznawczych, piękne słowo, przeprowadzanych przez służby specjalne nadzorowane przez ministra, a także danych mogących doprowadzić do identyfikacji funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników służb i instytucji uprawnionych do wykonywania na podstawie ustawy czynności operacyjno-rozpoznawczych, po raz kolejny te dwa słowa się tutaj pojawiają, jako funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników wykonujących te czynności, czy też danych mogących doprowadzić do identyfikacji osób, które udzieliły pomocy w zakresie czynności i po raz trzeci operacyjno-rozpoznawczych. No, zdanie po prostu ciężko przed nie przebrnieć. Łatwiej byłoby je podzielić na przykład na 5 albo 6 zdań. Zwłaszcza, że trzykrotnie czynności operacyjno-rozpoznawcze są tutaj wymieniane. No, znaczy moim zdaniem to zdanie jest bardzo trudne, ale z niego wynika jedna rzecz. No, jest jakby... Że czynności te były podjęte przez konkretnego funkcjonariusza to... w stosunku do mnie. Dzięki panu ministrowi zostało potwierdzone, że takie czynności były, że były to czynności operacyjno-rozpoznawcze, że prowadził je aktualny funkcjonariusz i że koordynator nie może ujawnić ani tych czynności, ani też danych tego funkcjonariusza. Tak, bo gdyby to była nieprawda, to by powiedział, to jest nieprawda. Nic takiego nie miało miejsca. No. No i ostatnie zdanie, już dużo krótsze i bardziej zrozumiałe, nie tak rozbudowane. Zaakcentować należy, że informacje niejawne dotyczące prowadzonych przez służby specjalne czynności operacyjno-rozpoznawczych są co do zasady oznaczone najwyższymi klauzulami tajności, w tym klauzulą ściśle tajne. No bo moje akta podobno mają taką właśnie klauzulę ściśle tajne. Jeszcze jest druga strona, nie wiem. Druga strona. No jest to tragiczne. Jak się czyta tą treść, to jest po prostu tragiczne, bo to pokazuje nadużycia władzy. Ja to tak oceniam jako nadużycia władzy, bo co innego, jeżeli byłoby to uzasadnione, w mojej ocenie nie jest. Ale jeszcze proszę właśnie drugą stronę. Na drugiej stronie, aby posłowi, to znaczy to jest ciekawe, bo akurat w wypadku pana posła Kornela Morawieckiego, on jako poseł może się zwracać za pośrednictwem marszałka Sejmu do ministra. No, on sam jest marszałkiem seniorem, więc jak gdyby no, jest jednym tutaj z ważniejszych posłów,
ale jest pouczony przez pana ministra, że aby posłowi mogły być zatem udostępnione tego rodzaju informacje, musiałby on legitymować się poświadczeniem bezpieczeństwa uprawniającym go do dostępu do klauzuli ściśle tajne i mogłoby to nastąpić tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez niego obowiązków poselskich. Ponadto w przypadku dokumentów i materiałów dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych, chyba się nauczę na pamięć tego słowa, w tym zarządzonej kontroli operacyjnej w zakresie danych osób, które wykonują lub wykonywały te czynności lub też pomagały przy ich wykonaniu, a zatem potencjalnych świadków w toku postępowania karnego, to mogą być one ujawnione ograniczonej grupie uprawnionych podmiotów, to jest sądowi, prokuratorowi, generalnemu prokuratorowi, nie generalnemu, ministrowi i wyznaczonym funkcjonariuszom właściwej służby specjalnej. Ani poseł, ani senator nie zostały wymienione w powyższym katalogu. Mając powyższe na względzie, należało odpowiedzieć, jak na wstępie, z poważaniem Mariusz Kamiński. No nieczytelnie, ale chyba Kamiński. Mariusz Kamiński. No, te odpowiedzi wiele wyjaśniają, ale czy satysfakcjonują panią na tym etapie? Absolutnie mnie nie satysfakcjonują, natomiast dają informacje. Po pierwsze dają taką informację, że jedna odpowiedź była udzielona, no zakładam, że była udzielona 6 listopada, że to nie jest antydatowane po zapytaniu posła Majki. Tylko ewentualnie bałagan mógł spowodować, tak, że nie można było tego znaleźć. Chcę żyć w przeświadczeniu, że to był tylko bałagan, ale miałam takie zdarzenie, bo mi mówili sąsiedzi, że pan Spyrka 12 listopada chodził pod moim ogródkiem zadowolony, więc biorąc pod uwagę, że odpowiedź do pana Kornela była 6 listopada, to być może chciał pokazać to swoje zadowolenie. Ale również, na co mi jedna osoba zwróciła uwagę, tego 12 listopada rozpoczęła się afera dotycząca KNF-u, właśnie tego 12 listopada, którego on chodził zadowolony. A co jest ważne, przy aferze KNF-u przecież zostało ujawnione, że syn pana Mariusza Kamińskiego pracuje w Banku Światowym. Z polecenia, nie wiem, czy to było z polecenia NBP, czy z polecenia KNF-u, więc nie chcę zakładać, że na przykład mogło być tak, że pan Mariusz Kamiński zaczął przygotowywać swoimi pracownikami treść odpowiedzi, a na przykład pan Spyrka jakimiś kanałami dotarł i poinformował, że jeżeli odpowiedź będzie taka, jak on sobie nie życzy, no to pewne informacje ujrzą światło dzienne, no i te informacje ujrzały światło dzienne. Również, co ciekawe, jeszcze jak rozmawiałam z panią wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, panią Renatą Szczęch, która mnie poinformowała, że pan Spyrka jest z SKW i że w stosunku do mnie było toczone postępowanie, no na otwarcie powiedziała, na podstawie fałszywych oskarżeń, a to już jest przestępstwo, więc tutaj jeżeli pan Mariusz Kamiński zasłania się klauzulą ściśle tajne w sytuacji, gdy popełniono przestępstwo, bo jeżeli ktoś oskarża kogoś fałszywie, a potem to się kryje, no bo to można powiedzieć zasłania się klauzulą ściśle tajne, i też przy tych sformułowaniach, które mamy w stosunku do pana Kornela od pana Mariusza Kamińskiego, co jest powiedziane, to co pan przeczytał, czyli że były czynności operacyjno-rozpoznawcze przez funkcjonariusza i to mogłoby doprowadzić do ujawnienia funkcjonariusza. Więc absolutnie z tego wynika jednoznacznie, że gdyby to nie miało miejsca, to by powiedzieli, pana zapytanie jest niezasadne, dlatego by takie... Bezprzedmiotowe. Bezprzedmiotowe, bo takie czynności nie miały miejsca. A jeżeli odpowiedź jest klauzula ściśle tajne, to jest potwierdzenie, że to miało miejsce, że ten funkcjonariusz, między innymi ten funkcjonariusz te czynności wykonywał. No ja też mam właśnie potwierdzenie od pani wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pani Renaty Szczęch, że to miało miejsce na podstawie fałszywych oskarżeń i że do tego był dedykowany pan Spyrka, ale co też, i że akta są sfałszowane, spreparowane. Ale co też jest ciekawe, jak pani Szczęch na początku, ja ją poprosiłam o wyjaśnienie tej sprawy, jak ona zaczynała pozyskiwać informacje i do tego między innymi prosiła o wykonanie tego zastępcy pana Mariusza Kamińskiego, przynajmniej tak mówiła, pana Wąsika,
to proszę zobaczyć, jaka była koincydencja, tak jak dzisiaj mamy z tą sprawą Nowogrodzkiej, zaraz do tego przejdziemy, mam nadzieję. Ale wówczas, jak pani wiceminister prosiła pana Wąsika, to kto zareagował? Gazeta Wyborcza, dzisiaj też mamy reakcję Gazety Wyborczej, i w Gazecie Wyborczej pojawiła się informacja, że pan Wąsik jest homoseksualistą i pojawiła się informacja, że te czynności homoseksualne były wykonywane, taka była sugestia w Gazecie Wyborczej, z panem Rudnickim, który jest od reprywatyzacji. I teraz proszę zobaczyć, jaka sytuacja. Został uderzony Misiewicz od Macierewicza, a tam dowiadywała się na temat Spyrki od Macierewicza. I w takiej sytuacji jest rykoszet w Gazecie Wyborczej, dotyczy reprywatyzacji, no bo kwestia spółki srebrnej, srebrna to jest kwestia reprywatyzacji, czyli to by pokazywało, że schemat jest ten sam. I wówczas pani minister mi powiedziała, no Joanna, tyle jakby to, co mamy, to powinno ci wystarczyć, już zostawmy to, już nie wyjaśniajmy sprawy dalej. Czyli też ktoś z Gazety Wyborczej panu Wąsikowi pogroził palcem, no być może to się nie wiąże, być może ja tutaj zastosowałam daleko posuniętą nadinterpretację. No nie wiadomo, czy w dzisiejszych czasach homoseksualizm jest czymś kompromitującym i złym. W szczególności w Gazecie Wyborczej. Szczególnie w Gazecie Wyborczej może się okazać, że jest to jakaś tam nobilitacja, że no, wskazanie, o jaki to jest fajny nasz człowiek właśnie, jeszcze ma takie skłonności. No. Mamy wiceprezydenta Warszawy, mamy też tutaj wiceszefa służb specjalnych, mamy... Może to było takie wyciągnięcie ręki. Wyciągnięcie ręki, pokazanie, nasi ludzie tam są i działają pilnują. I prowadzą czynności operacyjno-rozpoznawcze. No, a kwestia obyczajowa, no to przecież... Najprostsze, tak? Rozmawialiśmy o tej zasadzie korek, worek, rozporek. Więc absolutnie nie satysfakcjonują mnie te odpowiedzi. Ja to interpretuję w taki sposób. To jest moja ocena, do której mam prawo, że to są nadużycia władzy, bo według mnie, gdyby były uzasadnione podejrzenia, kto wie, no może za moment się dowiem, że były uzasadnione podejrzenia, może te papiery będą dalej preparowane, jak to jestem groźna, prawda, jak trzeba było mnie sprawdzić. Natomiast biorąc pod uwagę to, co mi mówili różni prokuratorzy, którzy, tak jak pan Mariusz Kamiński wymienił, prokuratorzy mają dostęp do akt. Więc i wiedzą, że ja wiem. I wiedzą, że wiem z różnych źródeł i że to jest udokumentowane, więc no trochę to jest taka zabawa w kotka i myszkę, z tym, że dla mnie no tak, ja byłam tak wychowana i zawsze tak mi się wydawało, że jednak służby specjalne to jest klasa. Tak przed II wojną światową to byli oficerowie z klasą, a dzisiaj no widzimy, że tam są męskie prostytutki, więc i że używa się właśnie w takim celu, no to ja nawet nie mogę powiedzieć, że to jest oficer, no bo w mojej ocenie prostytutka nie może być oficerem. Może on się nazywa oficer, tak? Tak jak za PRL-u byli generałowie, ale to nie byli generałowie, oni się nazywali generałowie. Więc ja bym powiedziała, że tutaj jest podobnie i to jest niedobre, bo jeżeli, według mnie, ja jestem takim przykładem prawie że akademickim, jak nie działa państwo, bo mamy fałszywe oskarżenie, na podstawie fałszywego oskarżenia wszczęte postępowanie, ktoś wiedząc, że łamie przepisy, łamie te przepisy, niszczy komuś życie, preparuje dokumenty. W momencie, jak osoba taka jak ja dowiaduje się o tym, zacierają ślady, zastraszają, czyli zastraszają, że nie wiem, że może mi się coś stać, mogą mnie skompromitować, czyli różnego rodzaju tego typu sytuacje. Natomiast tego człowieka chronią, czyli nie ma na żadnym etapie tego, co według mnie powinno być, gdyby to byli ludzie na poziomie i z klasą. Bo w takiej sytuacji powinni tą osobę ukarać, mnie poinformować, przeprosić i zadośćuczynić. I wtedy można powiedzieć, że to jest, ja nie mówię, że to jest wyrównanie krzywd, bo to w ogóle kpina by była. Bo niszczenie drugiemu człowiekowi życia, to dla mnie to jest krew na rękach. I to jest potężna odpowiedzialność, natomiast to pokazuje, że ci ludzie czują się bezkarni. Bo ja nie uważam, żeby te przepisy dawały prawo do takiej odpowiedzi. Jeżeli ktoś łamie prawo, powinno być wszczęte na tej podstawie postępowanie i funkcjonariusz powinien odpowiadać karnie za to, co zrobił, jak również ci, którzy mu zlecali, ale również ci, którzy go chronią. I teraz... No ale ta odpowiedź od pana Kamińskiego świadczy o tym, że funkcjonariusze z KW są ponad prawem. Tak.
No bo są bezkarni. Oni są bezkarni, ponieważ jeżeli wykonywali czynności operacyjno-rozpoznawcze i są cały czas w służbie i pracują nawet ciałem, jak to niektórzy koledzy pana... ABW z piątki go określa, pracuje ciałem. Pracuje ciałem, no właśnie. No, czyli koledzy z bratniej służby ABW określają kolegę z KW, że on pracuje ciałem i że jest tutaj jakimś fachowcem w tej dziedzinie. No, to znaczy, że ci panowie mogą się czuć całkowicie bezkarni, no bo dopóki są w służbie, dopóki, nawet jeżeli łamią prawo, żadna odpowiedzialność się nie spotka. Taka jest odpowiedź niestety koordynatora służb specjalnych. Dla mnie też to z tego wynika. Ja bym popatrzyła na to jeszcze szerzej, a mianowicie to dowodzi również bardzo negatywnej, powiązałabym to. Proszę popatrzeć na śmierć księdza Popiełuszki. Ci ludzie też byli w pracy. Oni byli w pracy. Oni dostali zlecenie, wykonali zlecenie, zamordowali. I byli, przecież wszyscy ich kryli, tak? Do tej pory wszyscy boją się mówić na ten temat. Czym to się różni? Jaką ja mam gwarancję? No, były takie przebąkiwania ze strony różnych tych osób. No ta pani minister mi powiedziała, Joanna, ciesz się, że żyjesz. No jakie to jest sformułowanie? Mógł cię zabić, ciesz się, że cię nie zabił, tak? Więc w takiej sytuacji, no co to za radość, że ktoś, czyli na zasadzie takiej, obciął ci tylko rękę, więc ciesz się, że nie obciął ci drugiej. A żeby go ukarać za to obcięcie ręki, to tego nie ma. O tym już nie rozmawiamy. Nie, no to absolutnie, no tylko zapomnij, w ogóle nie wydarzyło się, ten człowiek nie istnieje. Czyli proszę zobaczyć, jaka to jest patologia, bo dla mnie to jest patologia. I to, co w ostatniej naszej rozmowie ujawniliśmy, że ten człowiek wchodzi w kościół. Jak mamy już potwierdzenie, że to jest czynny funkcjonariusz. Pracujące ciałem. Więc no, dla mnie to jest straszne, bo to pokazuje, że w służbach jest kontynuacja. Jest kontynuacja i teraz jakbyśmy przeszli na te ostatnie wydarzenia, bo ja od początku sygnalizowałam, wiedząc, że Spyrka nagrywa. No i mam dowody na to, że nagrywa i te dowody przekazałam zarówno do SKW, jak i do pana Kujdy, czyli byłego prezesa Srebrnej, u którego pracowało dwóch szefów służb, czyli pan Pogonowski, szef ABW, i pan Bejda, szef CBA. Przekazałam te informacje, że Spyrka chwalił się, że nagrywał na, między innymi na Nowogrodzkiej. Czyli być może niektóre nagrania pułkownika Jacka Spyrki posłużyły Gazecie Wyborczej do spreparowania tego artykułu, który, im zdaniem, sam artykuł sam w sobie Niewiele wnosi w tej sprawie, natomiast wiele mówi o tym, w jakim chaosie, w jakiej wzajemnej walce, w jakim zwarciu są różne służby w Polsce, polskie i niepolskie, i że tak naprawdę nikt nad tym nie panuje i... No może jest ktoś, kto panuje, ale raczej chyba nie jest to ośrodek nad Wisłą, tylko gdzieś nad jakąś inną rzeką. Nie będziemy tu wymieniać rzeki, zwłaszcza, że w niektórych krajach jest niewiele rzek. Raczej pustynia jest tam głównym elementem krajobrazu. Więc no... Ale mamy wydarzenie dzień przed artykułem, prawda? Chodzi o aresztowanie, tak? No, były takie aresztowania. Były aresztowania, no właśnie, no, zostali aresztowani 6 osób, w tym między innymi były asystent pana Antoniego Macierewicza, pan Bartłomiej, dobrze mówię, Misiewicz, Bartłomiej, tak. A także... Który był na ostatniej konferencji w sprawie cyberbezpieczeństwa, razem obok Piotra Bączka, pana Macierewicza i Roberta Guta ze Toruniu, SKW. W Toruniu. Świeża sprawa. W Radiu Maryja 10 dni temu chyba. Tak. 10 dni temu konferencja, Misiewicz. I drugi pan, no bardzo ważna postać, bo jest to były poseł PiSu, tu są ważne imiona, Mariusz Antoni Kamiński, bo właśnie się tutaj też Mariusz Kamiński odpowiadał, ale o innym Mariuszu mówimy. Mariusz Kamiński, minister, aresztował Mariusza Antoniego Kamińskiego, byłego posła PiSu. No, jak pani odebrała te aresztowania? Czy pani coś słyszała? Może nawet od
pana pułkownika, który wykonywał czynności operacyjno-rozpoznawcze na temat tych... O czym nie można mówić, bo jest klauzula ściśle tajna. O tych panach, no nie wiem, czy to było dla pani zaskoczenie, czy pani tak po cichu się spodziewała, że akurat tych panów może to dotknąć? Nie było to dla mnie zaskoczeniem, dlatego, bo no, jako, że był to mój kandydat na męża przez długi czas i obcowałam z nim dzień w dzień i on mi puszczał te nagrania, o czym mówiłam w naszych rozmowach. I on nagrywał wszystko jak leci, bo on brał i tak jakby sprawdzał sobie, co tego dnia nagrał, więc to ja z przerażeniem na to patrzyłam. Natomiast no, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to ma charakter operacyjno-rozpoznawczy. Wczoraj rozmawiałem z panem Dariuszem Lorantym i on właśnie powiedział, że chyba z filmu Psy taką scenę przytoczył, że tam doszło chyba w Łomiankach czy w Jankach do jakiejś strzelaniny pomiędzy byłymi UBK-ami a byłymi milicjantami, no bo w ramach transformacji oni nie bardzo wiedzieli, kto jest kto, ale się tam trochę postrzelali i w końcu stwierdzili, że kurna, no co tu robić, no bo niedługo się pozabijamy, no i wtedy... Trzeba było się dogadać. Dogadali się i uznali, że co najlepiej umieją robić, to nagrywać. Więc od czasu tej strzelaniny zaczęły się mnożyć w Polsce różne studia nagrań i wielu specjalistów od nagrań się w Polsce pojawiło i zaczęli nagrywać. No i teraz między innymi jesteśmy efektem. To, co się dzieje, prawie każda afera, no to ktoś kogoś nagrał. Tak, czyli handel nagraniami. Tak jest. Więc ja pamiętam... co te nagrania i co pani słyszała o panu Misiewiczu czy panu Kamińskim, Mariuszu Antonim? Ja pamiętam, że jak byliśmy w Toruniu na 25-leciu Radia Maryja, tylko na inauguracji roku akademickiego w Toruniu w 2016 roku na jesieni. Był tam pan Misiewicz razem z panem Macierewiczem i jak pan Spyrka zobaczył Misiewicza, powiedział: o, Bartuś! Taka mniej więcej była reakcja. No, Bartuś udawał, że go nie zna, natomiast no, on absolutnie go kojarzył. No i wypytywał mnie się też, co może sądzę. Może kupował jakieś leki w aptece w Łomiankach. Bo nie, pan, nie wykluczyłabym tego. Bo pan Bartłomiej Misiewicz swoją karierę polityczną zaczynał jako asystent w biurze poselskim posła PiSu Artura Zawiszy. O, ciekawe. A później został aptekarzem w Łomiankach, a potem jego kariera potoczyła się już nie w kierunku farmaceutycznym, tylko... Ale ja bym nie bagatelizowała tej kwestii apteki dlatego, bo środki farmaceutyczne przy czynnościach operacyjno-rozpoznawczych czasem są ważne. Dobrze być fachowcem również w tej dziedzinie. Tak, więc kto wie, czy na przykład, żeby uśpić czyjąś czujność, jakiś... Albo w ogóle uśpić kogoś. Zneutralizować, prawda? To być może jakieś takie środki z apteki czasem się przydają, a wiadomo, że pracownik ma do tego dostęp. Ale to tak mi fantazja poszła w tym kierunku. Mhm. No więc pamiętam, że pan Spyrka bardzo ciepło reagował na pana Bartłomieja. Jeżeli chodzi o pana Kamińskiego... Ale tak bez jakiejś złośliwości. Tak mówił, to jako ciepły misiu. Tak, o swojaku takim. Ciepłe wspomnienia. Nie chcę wiedzieć, jak bardzo ciepłe, bo nie chcę w to wnikać. Być może, no, bo on teraz został aresztowany, chyba postawione mu zarzuty, więc być może tam jakimś argumentem na przykład będzie taka poważniejsza cela z jakimiś panami, którzy no, sympatyczni nie będą, żeby uzyskać od niego troszkę więcej informacji. Zobaczymy, jak dużo on powie ewentualnie, no, jaka argumentacja będzie o charakterze fizycznym już wtedy, prawda? No bo to taka bezpośrednia styczność z panami o różnych upodobaniach w więzieniu zapewne zmienia percepcję. Ale to nie wiem, jak to tam będzie się toczyło. W każdym razie pan Spyrka o nim mówił. Był też pan Kownacki. Pan Kownacki był wiceministrem, bardzo wypytywał się i o niego, czyli jakby o każdej osobie chciał coś wiedzieć i wypytywał się o każdą osobę i bardzo na tę osobę reagował. Ja pamiętam też, nawet mi mówił, jak ja, no bo przy panu Kamińskim była taka sprawa, to był bodajże pan Kwiatkowski, pan Kamiński, pan Jackiewicz, jak oni lecieli tanimi liniami lotniczymi ze swoimi żonami i była jakaś awantura na pokładzie samolotu. I oni wtedy byli chyba nietrzeźwi i ta tania linia lotnicza... To nie była wyprawa do Madrytu?
A ja nie wiem, czy nie to właśnie. To była słynna wyprawa do Madrytu. To chyba to. Tak zwana zaduszkowa. To chyba kiedy, to. Kiedy Polacy modlą się na grobach swoich, to że tak powiem, przodków, gdzie ekipa PiSu oczywiście i nie tylko ekipa PiSu modli się przy grobach smoleńskich. I później prezes Jarosław Kaczyński jako główny zarzut wobec pana Mariusza Antoniego Kamińskiego powiedział, że oszukał mnie co do miejsca swojego pobytu. Mm-hmm. Bo być może prezes się spodziewał, że w dniu 1 listopada będzie na Powązkach, na grobach smoleńskich, natomiast akurat 1 listopada tamtego roku pan Kamiński balował w gronie kilku osób prawdopodobnie w Madrycie. Tak. I oni wtedy za ten wyskok zostali pozbawieni członkostwa w PiSie. Więc... A chyba Hoffman był wtedy z nimi. O, tak, właśnie to towarzystwo, to wydarzenie. Trzech czy czterech chyba posłów tak, było. Tak, z tym, że co ciekawe, bo tam pan Jackiewicz Dawid, który potem został ministrem skarbu, on nie został wykluczony z PiSu, on był wtedy europosłem. Więc to taka ciekawostka, że tamci zostali wykluczeni, a ten nie został wykluczony, no ale potem został ministrem skarbu i dokonywał czynności tak, jak należało. Więc pan Spyrka też często, jak ja na przykład mówiłam o różnych osobach związanych z lotem, to on używał takiego sformułowania, czy mogłabyś napisać mi to w formie jakiegoś anonimu, to ja to podrzucę do Jarosława. Ja mówiłam, przecież mówię ci, to sam napisz. Skoro jesteś i na Nowogrodzkiej... To co innego jednak. No właśnie, ale co ciekawe, bo on był i na Nowogrodzkiej, i w Srebrnej, też był prezesem takiego Forum Polskiej Przedsiębiorczości, które było zarejestrowane po panu Kujdzie. Jak pan Kujda został prezesem NFOSia, to pan Spyrka został prezesem tego Forum Polskiej Przedsiębiorczości z rejestracją w Alejach Jerozolimskich. To jedna z nieruchomości, która należy do spółki Srebrna. No i potem jak wyszła ta afera, że on tam wszystkich nagrywał, to szybciutko go odwołali, kto inny został tego... Nikt nie lubi być nagrywanym. No, to przecież to takie... Pani też go odwołała z kandydata na męża. Ależ oczywiście, że odwołała. Więc on ciągle ma pecha, jest ciągle odwoływany. No był kandydatem, był w tej firmie, ciągle... Wszędzie odwoływany, ale zostały mu taśmy do handlu, no bo tych taśm trochę miał też to, co... To jest jego kapitał. No myślę, że taki całkiem konkretny, bo skoro decyduje się na to, żeby niszczyć komuś życie, kłamać i udawać, no tak było przynajmniej w stosunku do mojej osoby, no pana Kazimierza też nagrywał. Ja w pewnym momencie, tak jak mówiłam, no podzieliłam się z panem Kazimierzem Kujdą, czyli byłem prezesem Srebrnej, tymi informacjami, żeby miał świadomość, jak o nim się wyraża jego zastępca. No zdziwił się pan Kazimierz, nie sądził, że to jest aż tak daleko posunięte, więc mogę powiedzieć, że nawet go uratował, bo nie wiadomo, jak daleko by to zaszło. Ale co jest ważne, on, pan Spyrka, w spółce Srebrna, na przykład pani, z tego co mi powiedziano, pani Czabańskiej, bo tam jest pani Czabańska, bardzo pomagał przy komputerze, no bo ona tak nie bardzo sobie z tym radziła, nie bardzo się znała, a wiadomo, że tam przy komputerze to są jakieś dane, jakieś informacje, można też... Ale był chętny na pomocy. Ale on był taki naprawdę, on bardzo pomagał. W sprawach informatycznych on bardzo dużo pomagał, więc no wiadomo, że jak są czy na Nowogrodzkiej, czy w Srebrnej jakieś komputery, to trzeba było dużo pomagać. No, może coś przy okazji się zainstalowało niefortunnie, prawda? Co miało dodatkowe funkcje, na przykład nagrywania, o czym, no skąd on mógł wiedzieć? No tak mogło się wydarzyć. Ale on sam mi mówił, że na Nowogrodzkiej nagrywał i przecież jak miałam te przesłuchania w SKW, w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, to pan Bączek mnie się o to pytał i ja uczciwie powiedziałam, ten człowiek nagrywa. Więc on mnie i powiedziałam, że nagrywa też na Nowogrodzkiej, więc proszę zobaczyć, oni mieli tą informację, tą wiedzę, zarówno pan Kujda, czyli można to przyjąć na pana Bejdę i Pogonowskiego, czyli ABW i CBA, jak i pan Bączek jako szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, oni tą wiedzę ode mnie mieli maj, czerwiec 2017, a nagrania na Nowogrodzkiej, te, które póki co są ujawniane, zaczynają się od maja 17. Czyli to jest dokładnie moment... Kiedy ja poinformowałam, że ten człowiek nagrywa.
Więc proszę zobaczyć, że to dokładnie to się zazębia. Więc to też jest bardzo ciekawe, czy takie służby fantastyczne i nie ostrzegli pana Jarosława? Tacy współpracownicy? Bo ode mnie mieli te informacje. Dostali informacje, dostali dowody na to. Ale on może miał nagrywać. No może właśnie na tym rzecz polega. Może pan Jarosław może to, powiedział... Może oni nie, ci nagrywający nie robili nic złego, bo wykonywali polecenia. Czynności operacyjno-rozpoznawcze. To jest słowo, cały czas się go uczę, tyle razy powtórzone przez pana Mariusza Kamińskiego, ale to ważna rzecz. To jest taki w tej nowomowie służbowej chyba kluczowe słowo, czynności operacyjno-rozpoznawcze, cokolwiek by to świadczyło i można bardzo wiele czynności operacyjno-rozpoznawczych w te czynności wrzucić. Tylko proszę właśnie zobaczyć, jeżeli to były czynności operacyjno-rozpoznawcze, one powinny być objęte klauzulą i powinny znajdować się w siedzibie tej służby. To co one robią w Gazecie Wyborczej? Czyli jak to wszystko działa? Jak ten pan koordynator to koordynuje? No nie wiem, no, może to na przykład ta koordynacja polega na tym, że informacje damy do Gazety Wyborczej, jakąś informację damy do Gazety Polskiej, jakąś informację damy gdzieś indziej, prawda? Do New York Timesa, do Jerusalem Post. Na no jest, przykład? Dużo jest gazet. No. Wiele gazet mamy na świecie, więc no, tu jest pytanie, na czym polega owa koordynacja, bo ja w tej sytuacji, abstrahując od tego, jakie są te partie, które mamy w Polsce, ta informacja i to, co się wydarzyło, jest kompromitujące na zewnątrz. Przecież to śmiesza państwo polskie. Gdzie są te super służby? Wiadomo, że Jarosław Kaczyński jest szefem, czy ktoś go lubi, czy nie. Zupełnie nie wchodzimy na to. Jest szefem partii rządzącej. No to gdzie te wszystkie wywiady, kontrwywiady, jak go nagrywają w trakcie, no, na przykład w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych? No to co? Przecież te służby powinny chronić też dobre imię państwa polskiego, a ta sytuacja... To ci ludzie powinni się podać do dymisji od razu. Nie spełnili swojego zadania. Absolutnie nie spełnili swojego zadania, ale według mnie tam jest coś jeszcze. Ja bym to tak odbierała, no bo jednego dnia mamy to wydarzenie z panem Misiewiczem. Tam jeszcze też jest taka pani wicedyrektor departamentu, zdaje się, zatrzymana. A ja pamiętam, to wiele osób mi mówiło, też pan Marasek chyba. Może nie, ale wydaje mi się, że tak, a nie jestem pewna, że ta pani wicedyrektor Departamentu Edukacji w MON-ie to taka bardzo bliska przyjaciółka pana Hambury, a kiedyś rozmawialiśmy na temat pana Hambury, więc to tak wszystko się bardzo... I ja nie wiem, czy właśnie stamtąd nie poszło dofinansowanie dla Światowego Kongresu Polaków. Od tej bardzo bliskiej przyjaciółki, która była podobno ulubienicą pana Antoniego. Macierewicza, nie Kamińskiego. Znaczy o tym drugim nie wiem. Kto wie, jak to się tam plącze i przeplata. Pani mecenas... No ciekawie właśnie. W państwie polskim się dzieje? Ciekawie się dzieje. Brak koordynacji? No, ja bym chciał jeszcze spytać o takie rzeczy, które są trochę powiązane z naszymi tutaj rozmowami, które prowadzimy już od 2 miesięcy, bo zaczęliśmy na początku grudnia, minął grudzień, minął właśnie styczeń, kończy się 2 miesiąc. Myślę, że przez te 2 miesiące chyba 12 odcinków było, więc już sporo ludzi usłyszeli. Pojawiły się inne też wątki, jakby równolegle. Akurat przez tak zwany całkowity przypadek zaczęli się do mnie zgłaszać ludzie, którzy o innych aferach chcą mówić. Na przykład o skoku Wołomin. I chciałbym spytać panią o taką nerwową reakcję pana Krzysztofa Skowrońskiego. Pan Krzysztof Skowroński się zdenerwował, że jest no, czarno na białym w tabelce, gdzie jest podana data, kwota rozpoczęcia jego kredytu, zakończenia kredytu, informacja, że nie spłacił przez 4 lata ani złotówki. Mija kolejny rok. Tabelka jest wydrukowana rok później, nadal nic nie spłaca. Teraz twierdzi, że coś spłacił. No być może spłacił po tym, jak się dowiedział, że syndyk ujawnia te listy i że to, co miało być ukryte, nagle wychodzi na światło dzienne. Być może spłacił. Natomiast zażądał ode mnie tydzień temu sprostowania właśnie w tej sprawie. Ja nagrałem filmik razem z osobą, z panem Karlińskim, który jest w posiadaniu tych informacji, które mi przekazał o tych niespłacanych kredytach, między innymi pana
Skowrońskiego. Proszę powiedzieć, z punktu widzenia nawet prawnika, no, jeżeli uważam, że nie powinienem sprostować jakiejś informacji, bo mam podstawę, żeby wierzyć w tabelę od syndyka masy upadłościowej SKOK Wołomin, natomiast pan Krzysztof Skowroński nie przedstawił żadnych dokumentów, ani spłaty, ani innych tabel, z których co innego by wynikało. Jakie mogą być dalszy ciąg tej historii? Na tyle, na ile udało mi się śledzić tą sprawę, czyli obejrzałam ten odcinek, z którego wynikało zapytanie pana Skowrońskiego, a później tylko fragment obejrzałam, jak było nagranie pana razem z panem Karlińskim od SKOK Wołomin. Ja bym powiedziała tak, jedna zasadnicza rzecz. Informacje, które zostały wypowiedziane w tym pierwszym odcinku, w tym pierwszym nagraniu, były podane przez pana Karlińskiego, a nie przez pana. No tak, ja miałem się tłumaczyć z tego, co powiedział pan Karliński. Natomiast pan Karliński dostarczył mi te dokumenty, na których mi zależało. I dlatego powiedziałem panu Skowrońskiemu w nagraniu, że sprostowania z mojej strony nie będzie, a nawet zaprosiłem pana Krzysztofa Skowrońskiego tutaj do naszego studia, no skromne progi, może za skromne jak na pana Krzysztofa, ale żeby nas tu odwiedził i chętnie byśmy, czy w cztery oczy ja z panem Skowrońskim, czy w sześć oczu z udziałem pana Karlińskiego, a może jeszcze w jakiejś innej konfiguracji na te tematy porozmawiali. No więc jak słuchałam tego wyjaśnienia, czy też tej rozmowy pana razem z panem Karlińskim po tym zapytaniu, czy też wezwaniu pana Skowrońskiego do sprostowania, to w mojej ocenie te informacje, które zostały przedstawione, stanowią swoistą odpowiedź na to zapytanie. Dlatego, bo jak popatrzymy, najpierw było spotkanie pan plus pan Karliński. Pan Karliński przedstawił swoje, nazwijmy to, no nie chcę powiedzieć zarzuty, ale jakby informacje w tym zakresie dotyczące jego osoby. Po czym pan Skowroński zareagował, ale w stosunku do pana, nie do pana Karlińskiego. Czym pan w terminie, który tam wskazał, czyli wyszedł pan naprzeciw panu Skowrońskiemu, bo to była bardzo ładna reakcja, że zrobił pan to w tym terminie, czyli jakby podał mu pan rękę, tak? Bo zaprosił pan pana Karlińskiego, żeby przedstawił te dowody, które byłyby kontrargumentem w stosunku do tego, co powiedział pan Skowroński. I pan Karliński panu, jak rozumiem, przedłożył dokumenty z dokumentacji sądowej od syndyka, czyli dokumenty o charakterze oficjalnym. Nie były to ani falsyfikaty, jakieś fałszywki, podróbki, tylko to były oryginalne dokumenty z postępowania, z których wynikało to, co było w pierwszym programie. Więc w takiej sytuacji no, ciężko jest sprostować, no nie można prostować prawdy. Przy założeniu, że to jest prawda, no to jak prostować prawdę? No nie można prostować prawdy. Więc oczywiście bardzo ładnie, że podał pan rękę, żeby swoje stanowisko przedstawił pan Skowroński. Być może będzie to kontynuowane. W mojej ocenie tutaj sprawa sądowa byłaby niezasadna. Myślę, że byłoby to nieroztropne, no ale jestem bardzo ciekawa, co wydarzy się dalej. Według mnie pan zachował się prawidłowo. Ja tak to oceniam. No właśnie. No, powiem tak. Człowiek jest troszeczkę zaskoczony tym, co się przed nami odkrywa. To, co pani mówiła przed chwilą na temat zbieżności w czasie afery KNF-u, gdzie ujawniono, że syn pana ministra Mariusza Kamińskiego pracuje w Banku Światowym. I to za całkiem przyzwoite pieniądze. No wyobrażam sobie, że nie jest to najniższa krajowa. I to było z rekomendacji właśnie NBP, gdzie pracuje jego żona numer jeden. Czyli matka tego syna, który jest w banku. Aha. Gdzie jest pan Glapiński, który ma te dwie panie blondynki profesjonalne. No tak, bo to już z tymi żonami to ja też nie nadążam. Pamiętam też, kojarzę obecną żonę pana Mariusza Antoniego Kamińskiego, jedną z tak zwanych, jak to się nazywało, tych twarzy kampanii Jarosława Kaczyńskiego. No,
No właśnie, zapomniałem. Pani Klejnowska w każdym razie. A to tego Kamińskiego, dobrze. Tego. Czyli no, tak zwany Mariusza aniołek, Antoniego. Aniołek, no właśnie, słowo aniołek. Tak, bo się też, pogubiłam, o którego też, Kamińskiego ale chodzi. Ale też, no właśnie, on chyba, tak. Przykra sytuacja, jak się rozwodził z pierwszą żoną, która chyba, nie wiem, wtedy była w ciąży. Była w ciąży, zostawił ją z kredytem. Nagrywała jakieś filmy. Tak. Mariusz wróci i tak dalej. No, straszne to było. To było takie upokarzające, tak. Ale czyli... No, myślę, że zniszczył jej życie, no tak to można... Natomiast, źle to, ja powiedziałbym tak, źle i coraz gorzej to wygląda. Podziwiam, prawdę mówiąc, nie dlatego, że akurat się zajął pani sprawą, ale że w ogóle rusza nieraz najtrudniejsze i najbardziej zapalne sprawy. Bierze ten gorący kartofel w swoje ręce pan poseł Robert Majka. Wiem, że nie jest mu lekko, bo jest w zasadzie osamotniony. Zdaje sobie coraz bardziej sprawę, że był sam, jest sam i prawdopodobnie będzie sam. Że jakieś poparcie dla jego działań w Sejmie, no... Oprócz tych, którzy lajkują, czy tam napiszą jakiś komentarz, no ale to jest niewielkie wsparcie. Jakieś zawsze, ale niewielkie wsparcie no, nie ma. I będę starał się może za tydzień, może za 10 dni doprowadzić do wspólnej audycji z panem posłem, żeby porozmawiać o tych różnych patologiach, jak on to widzi jako przedstawiciel w tej chwili parlamentu, a pani oczywiście jako przedstawiciel z jednej strony świata prawniczego, ale z drugiej strony, niestety, przepraszam za to słowo, jako ofiara. Ale ja jestem ofiarą systemu. Pani ofiarą systemu i służb, które temu systemowi służą. Tak, ja tutaj absolutnie chylę czoła przed panem posłem Robertem Majką, bo on dotknął tematu bardzo niewygodnego. Mój temat jest bardzo niewygodny i patrząc na i reakcję pani minister Renaty Szczęch z MSWiA i patrząc właśnie na te odpowiedzi pana ministra koordynatora Kamińskiego i patrząc, ja mogę powiedzieć na zachowania pana Bączka, pana Macierewicza, pana Kujdy, no te zachowania są dziwaczne. Dlatego, bo dla mnie, jeżeli ktoś żyje w prawdzie, zaznaczam, jeżeli żyje w prawdzie, jest, no nie robi rzeczy, które są takie, które muszą być ukryte, to jaki to problem ukarać tego, który łamie przepisy? No żaden. Jeżeli mają pełnię władzy, mają wszystko, żaden problem. Więc co to znaczy, że ten człowiek wie dużo, tak? To z tego wynika, więc fakt, że pan poseł Robert Majka dotknął tego tematu, wiedząc, że to jest funkcjonariusz służby kontrwywiadu wojskowego, wiedząc o tym, że on dysponuje nagraniami na najważniejsze osoby w państwie i ta sytuacja jest taka... Wielki szacunek do tego. Wielki szacunek do pana posła Roberta Majki i uważam, że to o nim bardzo dobrze świadczy, a mimo wszystko... No ja zawsze powtarzam, zło wraca i dobro wraca. Więc według mnie to, czego on się podejmuje, bo on się podejmuje naprawdę bardzo trudnych tematów, naraża się tym, ale ja uważam, że ludzie kartką wyborczą mu podziękują w tym dobrym rozumieniu. I mam taką nadzieję, bo uważam, że on na to zasługuje. Jest osobą, przynajmniej do tej pory, na podstawie moich relacji, kontaktów z nim, jest absolutnie zero-jedynkowy. Czyli postępuje w sposób prawy, bardzo mi się to podoba i naprawdę brakuje mi tego u innych, bo inni ważą, czy się opłaca. On nie sprawdzał, czy się opłaca. Po prostu to napisał, podpisał i złożył. A ewidentnie mu się to nie opłacało. Więc patrząc na to pod tym kątem, gdyby inni posłowie mieli taką postawę jak on, czego innym posłom życzę, to być może w państwie polskim byłoby inaczej. No właśnie. Więc ja myślę, że dużymi krokami zaczyna bić kalendarz wyborczy. Ja tak, właśnie te rozgrywki planuję, pokazują. Planuję w tutaj naszej telewizji rozpocząć taki cykl, na kogo warto, i to będzie bardzo trudno zrobić programy, i na kogo nie warto głosować. No, po prostu ja myślę, tak. że lista posłów Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, ale też innych ugrupowań, które są mniej...
na które nie warto głosować, myślę, jest niemała. I będziemy te postacie starali się Państwu przed wyborami przybliżać. No, ja sam pamiętam, jak żeśmy się poznali. Wydaje mi się, że to był 1 marca 2016. 15. Myślę, że to był 1 marca 2016 roku, możliwe. Kiedy miałem problemy związane z... 15 albo 16. Ze skazaniem prawomocnym za tak zwaną okupację Państwowej Komisji Wyborczej, między innymi z Grzegorzem Braunem. Pamiętam. I w czasie spotkania w Sejmie Rzeczpospolitej, w sali kolumnowej, żeśmy wtedy się pierwszy raz z panią mecenas spotkali, o różnych sprawach żeśmy rozmawiali, różne formy pomocy pani mi zadeklarowała, ale między innymi ta forma, która się kompletnie nie sprawdziła, wskazała mi pani właśnie na jednego z parlamentarzystów. Ale z prośbą, żeby pan powiedział, czy pomaga, prawda? Bo to było ważne, żeby była informacja zwrotna. I ja to szybko bardzo zweryfikowałem odpowiedź, którą pani przekazałem, być może w ciągu, nie wiem, 2 tygodni, czyli jeszcze w marcu 2016 roku, była taka, że na tego posła Prawa i Sprawiedliwości nie można liczyć. Myślę, że na tej liście, którą będziemy publikować i ogłaszać, jego nazwisko na pewno się znajdzie. Może ten pan już nie pamięta, na pewno nie pamięta, że ja w jakiejś tam takiej drobnej sprawie, że mam iść do więzienia, że proszę o jakąś pomoc. To była bardzo ważna sprawa i ja to bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam, że właśnie wtedy ten poseł się, mówiąc brzydko, napatoczył, a z racji tej, że ten poseł jest... I równie szybko się wypiął. No brzydko to brzmi, ale patrząc po efektach, bądź ich braku, z jego strony przynajmniej, ale co było ważne, tutaj w tej sprawie było ważne, że on się bardzo dobrze zna z prezydentem Dudą. No nie musiał tego ukrywać, no ludzie się znają, więc to... A między innymi chodziło wtedy o interwencję u prezydenta. Nie? Tak, tak, więc ta sprawa była naprawdę paląca i pilna. I pamiętam, że pan miał chyba się zgłosić na Rakowiecką w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy. Mhm. Że i to było jeszcze... Ja widziałem później korespondencję, jak w sądzie, w czytelni czytałem korespondencję, jak naczelnik zakładu karnego aresztu śledczego na Rakowieckiej w Warszawie, mhm. wtedy jeszcze był czynny ten areszt, pisze, że skazany Rafał Mosakowski się nie zgłosił, no i jak gdyby miały mnie doprowadzić do tego aresztu odpowiednie służby. No, ale szczęśliwie udało się pana uratować, ale pamiętam to bardzo dobrze i no, dla mnie to było przerażające, że mając już tą władzę, tak, wiedząc, że pan jest człowiekiem pod tym kątem absolutnie niezasadnie skazanym, tej pomocy ten człowiek nie okazał. To musiał być rok 2016, bo w 2015 w marcu jeszcze nie było ani prezydenta Dudy, ani tego posła nie było. Czyli 16, no tak. Bo więc to musiał być 16. Tak, bo wybory były w 15, a dopiero objął urząd w sierpniu. W sierpniu, 15. A wybory parlamentarne były w październiku. Tak, czyli to by pasowało, początek kadencji. Tak, 1 marca, ta konferencja 2016. Ale pamiętam to bardzo dobrze i pamiętam, że pana prosiłam, żeby informować... O informację zwrotną. Tak, no bo to właśnie o to chodzi, bo tak to ja bym była zadowolona, poinformowałam pana, przekazałam, poznałam... Jeszcze pani miałaby taką fałszywą świadomość, że zna pani takiego zacnego posła PiSu, który jest w stanie ludziom pomóc. No, ale już nauczona moim wtedy jeszcze nie tak traumatycznym doświadczeniem, które mam dzisiaj, ale już wtedy jakieś doświadczenie miałam i dlatego pana poprosiłam o informację zwrotną i byłam przerażona tą informacją zwrotną, mhm. bo za każdym razem informacja była, nie ma odpowiedzi, nie pomaga, nie ma odpowiedzi, nie ma czasu, no pamiętam. Mhm. Okej. Dziękujemy bardzo państwu za uwagę. Myślę, że to nie koniec, a dopiero początek pewnych naszych rozważań na wiele spraw. Dzisiejsze dokumenty, no...
obrażają. Dzięki zapytaniu pana posła Roberta Majki dowiedzieliśmy się, że istnieje i że nawet ma jakąś formę, nawet pani dostała dzisiaj odpowiedź z początku listopada od pana ministra Mariusza Kamińskiego. I cóż, no, sprawa jest rozwojowa, sprawa posuwa się naprzód. Zobaczymy, co dalej się w tej sprawie będzie działo. No ja myślę, że dopóki funkcjonariusz SKW, który podejmował wobec pani takie bezprawne działania, będzie przez te służby chroniony, no to nasza misja się nie skończy. Będziemy musieli niestety do tego tematu ciągle powracać, a krąg osób, o których będziemy mówili, na pewno będzie dużo szerszy. O tym możemy państwa zapewnić. I proszę być spokojnym, tematów i osób nie zabraknie. Niestety, jest to bardzo, bardzo przykre, ale też bardzo prawdziwe. Naszym gościem po raz kolejny była pani mecenas Joanna Modzelewska. Dziękuję bardzo pani mecenas. Dziękuję bardzo panie redaktorze. Dziękuję, do widzenia i szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień dobry państwu. Serdecznie witam w naszym studio, gdzie pracują dwa kanały telewizji internetowej. CEP Powiśle, czyli Centrum Edukacyjne Powiśle oraz Polskie Sprawy. Proszę państwa, jak państwo zauważyli, dzięki temu, że powstało nasze studio, które pracuje od listopada, czyli praktycznie 2 miesiące niedługo będzie naszej tutaj działalności w studio. Dzięki temu udało nam się zrobić bardzo wiele interesujących programów, głównie wywiadów, dyskusji. Naszymi gośćmi byli Grzegorz Braun, pan Nikt, czyli Tomasz Gryguć, Artur Zawisza, Robert Winnicki, Krzysztof Bosak, poseł Robert Majka, panowie doktorzy krajscy, senior i junior, Krzysztof Karoń, a także na przykład pani Pawela, pani mecenas Modzelewska, pan Karliński, pan Paweł Bednarz. Równocześnie odwiedziliśmy poza studiem cukiernię Olczaka, odwiedzamy Stanisława Michalkiewicza, byliśmy u pani doktor Ewy Kurek, u pana Henryka Pająka. Poza studiem żeśmy nagrywali z panem Jackiem Hogą, prezesem Fundacji Adarma. To wszystko dzieje się dzięki państwu, dzięki waszemu wsparciu, dzięki temu, że pozytywnie odpowiadacie na nasze apele. I często ten wdowi grosz, te 10 zł przysłowiowe miesięcznie przysyłacie i z tego uzbierała się spora kwota. Powoli się to wszystko rozrasta po to, żeby można było tu spokojnie pracować i dalej rozwijać tą inicjatywę. W najbliższym czasie kupujemy między innymi laptopa, bo laptop będzie nam potrzebny do transmisji na żywo spoza studia, kupujemy różne urządzenia właśnie związane z transmisją na żywo i na to wszystko potrzebujemy środki. Bardzo prosimy, każda wpłata, każda złotówka się liczy. Dziękujemy za to, co było do tej pory i prosimy o jeszcze. Dziękuję bardzo, do widzenia i szczęść Boże.